Witam wszystkich Państwa. W tym filmie usłyszycie o czymś, co albo jest objawem naiwności i niemądrego postępowania polityków w Polsce, albo jest to dowód jawnej zdrady stanu i agenturalnego zaprzaństwa, które celowo ma doprowadzić do ekonomicznego podboju i rozgrabienia Polski. Z kolei to, co ja tu Państwu przedstawię, można rozpatrywać jedynie w dwóch kategoriach. Albo wielkie odwagi, albo wielkie głupoty. Jednak jakoś nie widzę, aby ktoś nie mógł w tym wyręczyć, więc nie zostaje mi nic innego, jak tylko bić na alarm, i mieć nadzieję, że przetrwam konsekwencje, które mogą mnie za to spotkać. Jednak, aby samemu się nie podkładać pod algorytmy cenzurujące, ani aby ludziom pielęgnującym syndrom ofiary i cierpiącym na rozległą antyfobię nie dać pożywki, to nie użyję ani razu nazwy państwa, o które chodzi, a będę je nazywać państwem interesu. Chodzi o umowę podpisaną w Jerozolimie 22 listopada 2016 roku pomiędzy Polską a państwem interesu. I dotyczy ona. Wzajemnych stosunków w zakresie zabezpieczenia społecznego czyli kwestii emerytur, rent i świadczeń socjalnych. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że wszelkie tzw. wzajemne umowy z innymi państwami, które zostały podpisane przez polityków sprawujących władzę w Polsce, są skonstruowane w taki sposób, który niewiele ma wspólnego z wzajemnością. A w mojej opinii, takie umowy są tak nazywane raczej dla ukrycia prawdziwych intencji i celów tych umów. Za przykład można wziąć choćby umowę pomiędzy Polską i Ukrainą, która przez wiele lat była wręcz ukrywana przed Polakami. Treść tej umowy z Ukrainą przedstawił Krzysztof Torwoźniak parę tygodni temu na jego kanale YouTube'owym o nazwie prezentacje". I polecam się Państwu z tym zapoznać, bo o czymś to świadczy, że ta umowa była celowo ukrywana przed Polakami. Z tą umową wzajemną z Państwem interesu jest bardzo podobnie. Została ona podpisana 22 listopada 2016 roku w Jerozolimie, ratyfikowana przez Sejm 15 września 2017, podpisana przez prezydenta Dudę 29 grudnia 2017, a zaczęła obowiązywać od 1 maja 2021 roku. Ta umowa jest tak skonstruowana, że dla Polski wynika z niej tyle, że zobowiązujemy się do wypłaty emerytur, rent i świadczeń socjalnych z własnego budżetu. Czyli ZUS, na który Polacy przez całe życie wpłacają składki, będzie zobowiązany do wypłacania wszelkich świadczeń socjalnych obywatelom państwa interesu. Nie będę poddawać osądowi sensowności istnienia takiej wzajemnej umowy dla Polaków, ale zastanówcie się państwo sami. Ilu rdzennych Polaków zdecyduje się na przeprowadzkę do państwa interesu i będzie pobierać tam świadczenia emerytalne za odłożone składki emerytalne w Polsce? Mam spore obawy i zaznaczam, że mam nadzieję, że są one bezpodstawne. I za jakiś czas sam do lustra będę mógł sobie powiedzieć, że niepotrzebnie szukałem spisku. Ale obawiam się, że ta umowa została skonstruowana na potrzeby kolonizacji Polski i ekonomicznego podboju, który sprawi, że docelowo skończymy dokładnie tak samo, jak Palestyna. Zobaczcie Państwo, co udostępniłem na swoim kanale tu na YouTube w 2018 roku. Co do tej amerykańskiej ustawy 447, to nasi politycy nabrali wody w usta i udają, że nie ma żadnego problemu. I ja obym się mylił. Ale nie wydaje mi się, by to był koniec rozgrywania nas. Ta sytuacja jest wykreowana na to, co dopiero ma się wydarzyć. Izrael, choć precyzyjniej można powiedzieć, że międzynarodowi sioniści chcą rozebrać Polskę i utworzyć tu swój polin. Bo w tym ich sjonistycznym planie podboju świata aktualny Izrael musi zostać chwilowo poświęcony. I tę zawieruchę wojenną na Bliskim Wschodzie, którą notabene przy użyciu USA sami wykreowali, zamierzają przeczekać u nas. Aktualnie w tym wszystkim, co się dzieje, chodzi o to, by przerzucić do Polski jak najwięcej Żydów na Dolny Śląsk. To na nasze najbogatsze w surowce tereny, gdzie również całkiem przypadkiem są ulokowane bazy wojsk amerykańskich. Kolejnym dziwnym przypadkiem jest to, że nasz polski rząd nagle sobie przypomniał o reparacjach wojennych od Niemiec. Wydaje mi się, że wszystko, co aktualnie się dzieje, to grubymi lićmi szyty brzydki plan międzynarodowych syjonistów. Zauważcie te elementy układanki. Mamy stworzoną sytuację, że Polska występuje do Niemiec o reparacje wojenne. Niemcy się od tego migają, a żydowcy syjoniści swym plemiennym prawem wysuwają swoje roszczenia. I uważam, że na tym etapie będzie to tak jeszcze chwilę trwać, aż ci syjoniści nie podpalą Izraela i nie zaczną masowo przerzucać Żydów na Dolny Śląsk, pokrzykując jakimi to jesteśmy antysemitami i że jesteśmy im to teraz winni. A Niemcy w chwili awantury o reparacje wojenne zaczną żądać zwrotu ich ziem utraconych czyli naszej zachodniej Polski. I na to wszystko pojawią się Żydzi, którzy będą chcieli przejąć ten teren na własność jako reparacja od Polski i Niemiec za Holokaust. I ci nasi sojusznicy z Ameryki, jak tylko przyjdzie odpowiedni czas, to zbrojnie pomogą Żydom stworzyć tu u nas ich autonomię. I ten ich wymyślony polin stanie się naszą brzydką rzeczywistością. Moim zdaniem to jest właśnie prawdziwy cel obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Bo jeśli Amerykanie, NATO czy Unia chcą wzmacniać wschodnią flankę, to jakikolwiek dodatkowy sprzęt wojskowy na terytorium Polski powinien być pod pełną jurysdykcją Wojska Polskiego. Bo te wojska amerykańskie i tak będą realizować rozkazy z Waszyngtonu, a nie z Warszawy. I my za to dozbrojenie wschodniej flanki NATO nie powinniśmy złamanego grosza zapłacić. Bo to w końcu my będziemy ginąć na tej wojnie, jeśli oni ją sprowokują. A jeśli im taki układ nie pasuje, to polski rząd powinien dogadać się z Putinem. I podpisać pakt o neutralności i nieagresji. Polegając na tym, że jeśli tylko oni naruszą naszego terytorium, to my Rosji nie zaatakujemy. W zasadzie to jest najlepsze, co możemy zrobić, bo w każdym innym scenariuszu będziemy polem bitewnym, i stracimy na tym najbardziej. A potem będzie jałta 2 i znowu zostaniemy przez wszystkich zdradzeni. Nie możemy się dać kolejny raz nabrać na ten sam numer. Choć jestem mocno przekonany, że gdybyśmy nawet ogłosili neutralność albo podpisali ten pakt o nieagresji z Rosją, to Mossad z USA zaaranżowaliby u nas jakąś fałszywą flagę, albo nagle by znaleźli u siebie zdjęcia satelitarne świadczące o winie Rosjan w sprawie tu polewa, żeby tylko się nami posłużyć i wysłać nas na wojnę. Żydzi mają to gdzieś, co my, Polacy, tutaj sobie w Polsce będziemy myśleć. Bo oni mają w swoim posiadaniu wszystkie światowe media i bez większego problemu zrobią z nas antysemitów i faszystów. Co de facto już ma miejsce. Wylansują na świecie taką wersję zdarzenia, jaką będą chcieli i zrobią z Polski drugą Palestynę. Przedstawię tu Państwu kilka zapisów tej wzajemnej umowy pomiędzy Polską a państwem interesu, i bardzo proszę, aby ludzie bieglejsi w prawie pochyli się nad tą umową i dokonali głębszej analizy, aby wyciągnąć na światło dzienne wszystkie pozostałe kwestie, które są zawarte w tej umowie na niekorzyść Polski i wszystkich Polaków. Tym filmem chcę zaalarmować o tej sytuacji, bo czas, aby wypowiedzieć tę umowę, upływa z końcem maja. Jeśli do tego czasu nie zostanie ona wypowiedziana przez Polskę, to najbliższy możliwy termin, aby ta umowa mogła przestać obowiązywać, wypadnie wedle zapisów tej umowy dopiero na koniec 2024 roku, czyli przez półtorej roku będzie ona musiała jeszcze obowiązywać, a wszystkie przyznane renty, emerytury i świadczenia będą musiały być zachowane i dalej wypłacane nawet po wypowiedzeniu tej umowy. Co jest przerażające w tej umowie, to jest ona obwarowana zapisami, w których polskie prawo ma się dostosować do tej umowy. Wliczając w to konstytucję Polski. Więc ta umowa z państwem interesu jest nadrzędna dla polskiego prawa i stoi ponad naszą konstytucją. Co jest po prostu haniebne i za takie coś powinien być przewidziany Trybunał Stanu. Z tej umowy wynika, że gdyby chciano w Polsce zmienić bądź uzupełnić istniejące ustawy dotyczące ubezpieczeń społecznych, to nie będzie to mogło dotyczyć tej umowy. Chyba że to z państwem interesu uzgodnimy i oni raczą się zgodzić na zmiany, które chcielibyśmy wprowadzić w polskim prawie. Cała ta umowa jest tak napisana, że jedna umawiająca się strona robi coś dla drugiej umawiającej się strony. Jest to obsługiwane przez władzę właściwą i instytucje właściwe. Bardzo ciężko się to czyta, aby móc w pełni zrozumieć, co tak naprawdę kryje się za zapisami tej umowy. Poza tym nie wiem, czy wynika to tylko i wyłącznie z prawniczego żargonu. Ale po kilkukrotnym przeczytaniu tej umowy odniosłem silne wrażenie, że oryginalnie nie była ona napisana w języku polskim, tylko na język polski została przetłumaczona. Ta umowa ma zastosowanie do osób, które podlegają lub podlegały pod prawo w Polsce bądź państwa interesu, jak i członków ich rodzin oraz osób pozostałych przy życiu po tych osobach. Czyli chyba zdajecie sobie Państwo sprawę, co to może oznaczać. Ktoś będzie mógł domagać się świadczeń na podstawie już dawno nieżyjących osób. Ponadto wszystko obywatele państwa interesu jako świadczeni obiorcy mają być obowiązkowo traktowani na równi z obywatelami Polski. W artykule 5 tej umowy mówiącym o eksporcie świadczeń w ustępie pierwszym jest mowa, że przysługujące na podstawie tej umowy świadczenia nie mogą ulec zmniejszeniu zostać zawieszone, uchylone lub wstrzymane z tego powodu, że pobierający świadczenia zamieszkuje na terytorium drugiej strony tej umowy. Natomiast w drugim ustępie artykułu 5 jest mowa, że ustęp pierwszy nie stosuje się w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej, do świadczeń przyznanych w szczególnym trybie i w drodze wyjątku. Czyli jeśli dobrze rozumiem te dwa ustępy, to świadczenia mogą być pobierane przez obywateli państwa interesu z polskiego ZUS-u bez ograniczeń i obwarowań, nawet jeśli ci interesariusze nie przybywają w Polsce, tylko w państwie interesu. Ale w drugą stronę, gdyby obywatele Polski mieli pobierać świadczenia z systemu ubezpieczeń państwa interesu, to już nie działa to identycznie. Mam nadzieję, że już państwo widzicie jak wygląda ta wzajemność, która jest w tytule tej umowy. Kolejnym ciekawym zapisem jest artykuł 7, ustęp 1, z którego wynika, że pracownik firmy, która ma swoją siedzibę w państwie interesu, może być oddelegowany do pracy w Polsce na okres do 36 miesięcy i dalej podlegać pod ustawodawstwo państwa interesu. Czyli gdybyśmy hipotetycznie mieli sytuację, że cały ogrom firm z państwa interesu zachowałby siedzibę w swoim państwie, ale prowadziliby swoje biznesy w Polsce, to mogliby zatrudniać swoich interesariuszy jako pracowników i nadal płacić składki emerytalne do systemu ubezpieczeń społecznych państwa interesu. Pytanie: czy po tych 36 miesiącach wystarczy, aby taki interesariusz jako pracownik zrobił sobie miesiąc przerwy i podąże przysługiwałyby mu kolejne 3 lata pracy w Polsce, ale dalszego odprowadzania składek emerytalnych w państwie interesu? Obawiam się, że pewnie tak, bo nie ma w tej umowie takiego zapisu, więc od strony prawa taki pracownik, interesariusz mógłby rozpocząć kolejną trzyletnią delegację na terenie Polski. Przy założeniu, że takich firm pochodzących z państwa interesu byłoby kilka tysięcy, no to jest to przepis na podbój ekonomiczny, w którym polskie firmy zostałyby dosłownie zarwnięte przez ZUS i wynikające z tego koszty prowadzenia działalności. A przedsiębiorcy z państwa interesu mogliby prowadzić swoje biznesy przy dużo niższych kosztach i swoim pracownikom mogliby albo płacić lepiej, albo mogliby za pomocą cen dorżnąć polskich przedsiębiorców. Czyli Polacy w Polsce mieliby znacznie gorzej niż kolonizujący nas interesariusze. W artykule 12 jest mowa, że jeżeli osoba spełnia warunki niezbędne do nabycia prawa do emerytury lub renty zgodnie z ustawodawstwem jednej z umawiających się stron, bez uwzględnienia okresów ubezpieczenia przebytych zgodnie z ustawodawstwem drugiej umawiającej się strony, to instytucja właściwa ustala prawo i oblicza wysokość emerytury lub renty wyłącznie na podstawie okresu ubezpieczenia przebytych zgodnie ze stosowanym przez nią ustawodawstwem. No i trzeba zaznaczyć, że wedle obecnego stanu faktycznego w Polsce wystarczy przepracować jeden dzień, aby uzyskać prawo do podstawowej emerytury, a w państwie interesu trzeba przepracować i płacić składki przez 144 miesiące czyli przez 12 lat. Więc jeśli dobrze to interpretuję, to w praktyce wyglądałoby to tak, że każda osoba z obywatelstwem państwa interesu, która całe życie mieszkała w dowolnym kraju na świecie, może na mocy tej umowy przyjechać do Polski i po przepracowaniu jednego dnia nabyć prawo do polskiej emerytury. W mojej opinii wygląda to jak tworzenie warunków idealnych pod kolonizację Polski, aby zachęcić ludzi z paszportem państwa interesu do osiedlania się w naszym kraju. To przepracowanie jednego dnia w Polsce, aby móc nabyć prawa do polskiej emerytury, nie wynika bezpośrednio z tej umowy. Ale aktualnie taki jest stan faktyczny w Polsce. I o ile moglibyśmy zreformować i na przykład nie pozwalać więcej ukraińskim turystom socjalnym okradać polskich emerytów, to w przypadku gdyby takie prawa emerytalne zostały przyznane komuś z obywatelstwem państwa interesu, to na mocy tej umowy, nawet po jej wypowiedzeniu, nie moglibyśmy z tym absolutnie nic zrobić. Bo świadczenia, które zostaną przyznane obywatelom państwa interesu w trakcie trwania tej umowy, nie mogą zostać cofnięte, zawieszone ani zmniejszone. Kolejną kwestią jest to, że wysokość emerytur i ren rodzinnych przyznawanych interesariuszom mogą być wyliczane na podstawie okresów ubezpieczenia składkowanego w Polsce, sięgając jeszcze 1954 roku. Czyli jeśli jakiś interesariusz w czasach komuny coś przepracował w Polsce, albo jest potomkiem kogoś, kto tu jakieś składki ubezpieczeniowe opłacał po 1954 roku, to na tej podstawie będą im wypłacane emerytury i świadczenia dla ich żyjących potomków. Natomiast w przypadku określania wysokości emerytur i rent dla Polaków jest mowa, że jest ona wyliczana zgodnie z polskim prawem i wyłącznie na podstawie odprowadzonych składek. Czyli gdyby Polak miał fantazję przenieść się do państwa interesu, to nie dostanie nic więcej niż dostałby będąc w Polsce. Czyli znowu możemy zaobserwować tę rażącą wzajemność. W rozdziale czwartym w artykule 17 jest mowa o przyznawaniu świadczeń z tytułu choroby zawodowej. Wynika z tego, że jeśli interesariusz zapadnie na coś, co będzie można zakwalifikować jako chorobę zawodową, to nawet jeśli zostanie ona stwierdzona po raz pierwszy na terenie Polski, to instytucje państwa interesu będą mogły określić wysokość świadczenia, które później polski ZUS będzie musiał wypłacać. Aby zrealizować treść tej wzajemnej umowy, obie strony zobowiązują się do wyznaczenia instytucji łącznikowych i instytucji właściwych w celu ułatwienia i przyspieszenia. Wykonania postanowień niniejszej umowy, a także zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach w ustawodawstwie, które mogłyby wpłynąć na stosowanie postanowień tej umowy. No i chyba nie powinno to być dla nas niespodzianką, że w tej umowie jest zadeklarowana bezpłatność przy udzielaniu pomocy pomiędzy państwem, instytucjami łącznikowymi i instytucjami właściwymi czyli pieniążki żadne nie będą płacone, a jedynie pobierane. Ponadto wszystkie te instytucje mogą bezpośrednio porozumiewać się pomiędzy sobą oraz zainteresowanymi osobami lub przedstawicielami osób, które chciałyby pobierać świadczenia. Taka komunikacja ma się odbywać w języku polskim, hebrajskim lub angielskim. Czyli te instytucje łącznikowe reprezentujące chętnych na polskie świadczenia interesariuszy mogą we własnym zakresie mocno przyspieszyć proces uzyskiwania świadczeń od polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Bo nie będzie to polegało na tym, że taki interesariusz będzie musiał się chociaż pofatygować do Polski i załatwić coś w polskim urzędzie. A wystarczy, że w imieniu tego interesariusza załatwi to za niego instytucja państwa interesu. W kwestii wymiany danych osobowych jest zastrzeżenie, że tylko na wniosek osoby ubezpieczonej, czyli takiej, która chce mieć przyznane świadczenia, instytucje polski i państwa interesu mogą wymieniać się danymi dotyczącymi tej osoby w celu wykonania zapisów tej umowy. Zastrzeżone jest również to, że dane osobowe mają być chronione i wykorzystywane wyłącznie w celu stwierdzenia prawa do rent, emerytur i innych świadczeń. I mają one być przekazywane wyłącznie pomiędzy instytucjami łącznikowymi, instytucjami właściwymi oraz władzami właściwymi Polski i państwa interesu. A także nie mogą one być przekazywane osobom trzecim. No i tu by się trzeba zastanowić, czy z tego zapisu wynika, że na podstawie Prawa do dostępu do informacji publicznej, nie będziemy mogli się dowiedzieć żadnych szczegółów na temat tego, ilu interesariuszy pobiera polską emeryturę, rentę czy inne świadczenia socjalne, i jakie to są kwoty. W kwestii pieniążków ta umowa także mówi, że jakiekolwiek wnioski, zaświadczenia lub inne dokumenty, które w Polsce dla Polaków są darmowe, zwolnione całościowo lub częściowo z opłat, to takich opłat też nie wolno nakładać na interesariuszy. Moim zdaniem to jest już ciężkie przegięcie, ale jest tu też zapis, że dokumenty i zaświadczenia przedstawiane na potrzeby realizacji tej umowy są zwolnione od uwierzytelniania przez władze dyplomatyczne i konsularne. Więc polskie instytucje są zobowiązane wszystkie wnioski przyjmować, nic nie sprawdzać, o nic nie pytać, tylko stukać pieczątką i wypłacać pieniążki. Ponadto. Jakiekolwiek wnioski, skargi, odwołania czy oświadczenia składane do władz państwa interesu i ich instytucji uznaje się za złożone w tym samym terminie władzom Polski i jej instytucjom. Czyli wystarczy oświadczenie ze strony państwa interesu, że dane wnioski przyjęli w podanych przez nich datach, i polska strona ma to po prostu zaakceptować, wierząc im na słowo. Nie ma o tym słowa w tej umowie, ale w mojej opinii jest tam zakamuflowane ogromne zagrożenie dla Polski. Bo gdyby państwu interesu zależało, aby jak najszybciej i jak najwięcej interesariuszy wprowadzić jako wnioskodawców o polskie emerytury, renty i świadczenia, to wystarczy, że państwo interesu za pomocą cyfrowych wniosków załatwiłoby to zdalnie. I w ten sposób mogliby realnie złożyć wnioski nawet kilku milionów interesariuszy w bardzo krótkim czasie. Znowu, co do pieniążków, to wszelkie badania lekarskie przybyłych interesariuszy mają być przeprowadzane na wniosek instytucji właściwej i żadne koszty nie będą zwracane. Czyli, jeśli dobrze to rozumiem, to wszelkie badania lekarskie będą za darmo dla interesariuszy przybyłych do Polski, a zapłaci za to polski podatnik. Do tego wszystkiego władze państwowe, instytucje łącznikowe, instytucje właściwe mogą posługiwać się dowolnym językiem urzędowym stron tej umowy, lub językiem angielskim. Ponadto, polska władza, czyli polskie urzędy, instytucje łącznikowe, instytucje właściwe, nie mogą odrzucić wniosków, odwołań lub innych skierowanych do nich dokumentów z tego powodu, że zostały sporządzone w języku urzędowym państwa interesu lub w języku angielskim. Oznacza to, że wszystkie dokumenty będą musiały być tłumaczone bezpłatnie we własnym zakresie przez polskie urzędy. Oraz że w polskich urzędach prawdopodobnie przez to będą musieli się znaleźć ludzie, którzy mówią po hebrajsku. Znowu jeśli chodzi o pieniążki, to strona wypłacająca świadczenia interesariuszom zamieszkałym na terenie państwa interesu, ma je wypłacać bez jakichkolwiek potrąceń z tytułu kosztów administracyjnych, które mogą wynikać z procedury wypłaty tych świadczeń. Czyli jeśli będą jakiekolwiek koszty związane z przelewaniem środków, to w całości mają one zostać pokryte przez stronę polską. Także w kwestii pieniążków, wszelkie świadczenia przyznane przed dniem wejścia w życie tej umowy na wniosek interesariusza mogą być ustalone ponownie zgodnie z postanowieniami tej umowy, jeśli ta umowa to umożliwia. Ale takie ponowne ustalenie wysokości świadczenia nie może spowodować zmniejszenia kwoty tego świadczenia. Ta umowa o wzajemności pomiędzy Polską a państwem interesu jest zawarta na czas nieokreślony i aby ją wypowiedzieć to trzeba to zrobić na 6 miesięcy przed zakończeniem roku kalendarzowego, aby z końcem tego roku kalendarzowego mogła ona przestać obowiązywać. Czyli, aby skutecznie ją wypowiedzieć z końcem tego roku kalendarzowego, to musi ona zostać wypowiedziana przed 1 czerwca. Na nieszczęście dla Polaków, wedle tej umowy, wnioski złożone przed dniem utraty mocy obowiązywania tej umowy muszą zostać rozpatrzone zgodnie z postanowieniami tej umowy. A te świadczenia, które zostaną przyznane w trakcie trwania tej umowy, mają być zachowane nawet po jej wypowiedzeniu. Jedynym szczęściem w całkowitym nieszczęściu istnienia tej umowy jest to, że można ją wypowiedzieć za pomocą pisemnej notyfikacji wystosowanej kanałem dyplomatycznym, więc da się ją wypowiedzieć praktycznie natychmiast. I gdyby na rząd w Polsce została wywarta odpowiednio silna presja, to jesteśmy w stanie jeszcze wyjść z tego frajerskiego układu. To jest na tyle z tego, co dotyczy tylko i wyłącznie tej wzajemnej umowy. I póki jeszcze mogę, to chcę Państwu powiedzieć o paru innych kwestiach, które, w mojej opinii, sprowadzają ogromne niebezpieczeństwo na Polskę w postaci już istniejących praw, które stwarzają idealne warunki do ekonomicznego podboju, kolonizacji i grabieży naszego państwa. Mam nadzieję, że nie mam racji że jest to czyste fantazje, ale obawiam się, że niebawem globalistyczni syjoniści spowodują, że w państwie interesu albo przy jego granicach zostanie przeprowadzona rękami talibów z Afganistanu operacja amerykańskiej fałszywej flagi, która spowoduje rozpoczęcie operacji MOS-2, aby w pośpiechu przerzucić do naszych lasów kilka milionów interesariuszy. Daje sobie sprawę, że to dość odważna teoria. I nie chcę się tu bawić w przewidywanie przyszłości, ale jeśli dobrze rozumiem zamiary i cel tego, co się dzieje, no to Polska na taką ewentualność pod kątem prawa jest już doskonale przygotowana to przecież zakaz wchodzenia do lasów już trenowaliśmy. I tak się też składa, że wiele połaci lasów w ich wnętrzu zostało w ostatnich latach wykarczowane, tworząc wręcz idealną przestrzeń pod osiedla osadników. Do tego też jest już prawo pozwalające na stawianie domów jednorodzinnych do 70 metrów bez zezwoleń budowlanych. Więc nic, tylko przyjeżdżać i instalować poliniackie osady w polskich lasach. W ostatnich latach został także stworzony podatek, który moim zdaniem może zostać wykorzystany na tę okazję, aby za pieniądze Polaków kulturowo instalować polin na polskiej ziemi. Chodzi o podatek od urządzeń elektronicznych zawierających pamięć wewnętrzną. Z tego podatku miał powstać fundusz, który miał przeznaczać środki na wspieranie artystów i krzewienie kultury. Natomiast pieniążki z tego funduszu mają być przyznawane uznaniowo wedle woli politycznej, więc obawiam się, że może to zostać wykorzystane do tego, aby ci osadnicy mogli za podatki Polaków krzewić w Polsce swoją kulturę. Podejrzewam, że po przeprowadzeniu operacji MOST-2 będzie miała miejsce próba oficjalnego przejęcia polskich instytucji ustawodawczych. I będą chcieli przerobić polski senat na izbę, w której będą miały zasiadać mniejszości narodowe. Jeśli coś takiego by im przeszło, to nieważne już będzie. Ilu i jakiej narodowości posłów będzie zasiadać w Sejmie. Bo Senat, który będzie kontrolowany przez Ukraińców i interesariuszy, będzie mógł wszystko blokować. Więc dopóki nowe prawa wychodzące z Sejmu nie będą tak zrobione, aby podobały się one mniejszościom narodowym w przejętym Senacie, to nic nie zostanie uchwalone. Mam spore obawy co do najbliższego czasu i tego, co się może wydarzyć. Nadchodzi świetna okazja do przeprowadzenia operacji psychologicznej na Polakach. Nieważne czy mam tu rację, czy nie, ale jeśli to powiem przed faktem, to może się to nie wydarzyć, bo wtedy te knujące przeciwko Polakom siły za bardzo by ryzykowały, że same się zdemaskują. Więc nawet jeśli mam uchodzić później za teoretyka spiskowego, czy tam jakiegoś oszołoma z internetu, to uważam, że jest to tego warte. Mianowicie dosłownie za lada moment na polskiej ziemi ma się odbyć olimpiada w Krakowie. Będą tu zagraniczni goście i media, więc oczy całego świata będą skierowane na Kraków. Obawiam się, że. Może to zostać wykorzystane do tego, aby przeprowadzić tu jakiś atak, który w swojej istocie będzie po prostu usraelską fałszywą flagą, która będzie miała za to wszystko obwinić Arabów. W mojej opinii mogłoby to zostać zrobione po to, żeby Polaków i w szczególności Krakusów przekonać do tego, że interesariusze i Polacy mają wspólnego wroga. A że interesariusze mają doświadczenie w walce z nimi to oni nam tutaj pomogą się bronić, aby nigdy więcej nie ginęli ludzie w atakach terrorystycznych. Wtedy po takiej operacji psychologicznej Krakusi czując ból i gniew nie stawialiby wielkich oporów przed przerzutem na teren Krakowa dużej ilości interesariuszy. A trzeba także wziąć pod uwagę, że niedawno zupełnym przypadkiem całkowicie spłonęło świeżo wybudowane przez władze miasta Krakowa archiwum z księgami wieczystymi dotyczącymi nieruchomości w Krakowie. Obawiam się, że gdyby faktycznie tak się stało, że przerzucą do Krakowa duże ilości tych interesariuszy, to mogłoby się okazać, że w Urzędzie Miasta Cyfrowej Kopii Ksiąg Leczystych może już nie być. Albo te cyfrowe kopie mogą być już zmodyfikowane. A interesariusze oczywiście będą dysponowali odpowiednio przygotowanymi papierami, które pozwolą im na przejmowanie Krakowa. Również może się okazać, że w sprawach sądowych cyfrowe kopie zachowane w Krakowskim Urzędzie będą podważane, no bo przecież interesariusze mają dokumenty na papierze i oczywiście jacyś niezależni, biegli sądowi stwierdzą, że ten papier ma kilkadziesiąt lat, więc na pewno jest autentyczny. Ponadto wszystko, co tu Państwu przedstawiłem, dokładnie w tym momencie, w końcówce maja PiS ramię w ramię z opozycją chce zmienić konstytucję. Aby móc wywłaszczać Polaków z posiadanego przez nich mienia na podstawie domniemania urzędnika, który by stwierdził, że ktoś na przykład powoduje niepokoje społeczne. Czyli jeśli ktokolwiek będzie miał odwagę publicznie powiedzieć coś, co nie jest zgodne z ich propagandą polityczną, to będą oni mogli takiemu Polakowi odebrać dosłownie wszystko i to bez wyroku sądu, a tylko na podstawie domniemania urzędnika. No i jeszcze wedle tego, co chce zrobić PiS. Takiemu ograbionemu Polakowi nie będzie mogło przysługiwać żadne odszkodowanie, gdyby nawet jakimś cudem doszedł sprawiedliwości w sądzie. Drugą zmianą w konstytucji, którą chce przepchnąć PIS razem z opozycją, jest możliwość nieograniczonego zadłużania Polski w celach tzw. obronności. A biorąc pod uwagę, że może się niebawem okazać, że państwo interesu po operacji MOST-2 będzie wraz z PISem siało propagandę, że oni nam tutaj chcą pomóc bronić się, a to przed ruskimi, a to przed arabami. Więc to nieograniczone zadłużanie Polski na tzw. obronność mogłoby również zostać wykorzystane na sfinansowanie z długu zaciągniętego na Polaków czegokolwiek, co państwo interesu mówiłoby, że to w celach naszej wspólnej obronności. Mam nadzieję, że we wszystkim się mylę, co tu państwu powiedziałem. I że tak naprawdę politycy w Polsce dbają przede wszystkim o polski interes i nie są sterowani przez służby państwa interesu, które chciałyby okraść Polaków z naszego własnego kraju i doprowadzić do przejęcia Polski. Naprawdę mam nadzieję, że jestem w błędzie. Gdyby jakimś studem rozeszło się to moje wycie na alarm i ludzie faktycznie chcieliby zademonstrować swoje niezadowolenie, to bardzo Państwa proszę o jedną rzecz. Wejdźcie na mój kanał na YouTube Terapeuta i obejrzyjcie film Pokojowa rewolucja. I naprawdę błagam was, jeśli demonstrować gniew to tylko w ten sposób. Nie ma czasu na co protesty i trzeba to zrobić na razie do skutku, aż rząd w Polsce wypowie tę umowę, ale trzeba to zrobić ze stoickim spokojem, bo w każdym innym wariancie. Na pewno ucierpieliby ludzie, a oni by nas rozegrali. Służby państwa interesu i ich kundle w Polsce będą musieli użyć wszelkich sposobów, żeby taką demonstrację stłumić. I na pewno będą prowokować do zamieszek. A także sami pewnie zrobią jakieś incydenty, które będą miały pokazać, że Polacy są strasznymi antyinteresariuszami. Żeby potem móc pokazywać w telewizjach na świecie, jakie to z nas dzikusy. Gdyby udało się wypowiedzieć tę umowę z państwem interesu, to tak naprawdę można by zatrzymać, albo chociaż spowolnić wybuch wojny z Iranem. Bo, jak państwo interesów wraz z Amerykanami nie będą mieli gdzie przerzucić interesariuszy, to nie odważą się na prowokowanie wojny na Bliskim Wschodzie. Dlatego państwu interesu i Amerykanom jest potrzebny zdecydowany komunikat, że Polska i Polacy nie mają ochoty na branie udziału w tej chłódzpie. Jeśli jestem gdziekolwiek blisko prawdy z tym, co tu przedstawiłem, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ten film, mój kanał oraz mnie samego wykasują. Nie chcę tu dodawać dramatyzmu. Bo oni i tak zrobią ze mną, co będą chcieli. Ale aby im nie ułatwiać roboty, to na koniec chciałem tylko powiedzieć, że niezależnie od tego, jakie mam problemy w swoim życiu osobistym, to kocham generować ślad węglowy i nie zamierzam przestać tego robić. Samochodem jeszcze spokojnie, zwłaszcza kiedy mijam się z ciężarówkami, a od okiem w wysokich budynkach trzymam się na bezpieczną odległość. I nawet gdyby wystrugali mi jakiś paragraf, to ani nie będę stawiać oporu przy aresztowaniu, ani tym bardziej nie będę próbował uciekać przez jakiekolwiek okno. Nie zamierzam się ukrywać. Więc gdyby faktycznie mnie zapnęli, to również oświadczam, że śpiąc nie wiercę się i nie zaplątuje mi się przypadkowo prześcieradło wokół szyi. Seryjnego Pawłona, Freiderberga nie pozdrawiam i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze. Nie zależy od tego, czy będzie panował pokój, czy będą leciały rakiety. My w Polsce na ogół szczególnie strachliwi nie jesteśmy. A więc... Dlatego, żeby pokazać, że nam na stosunkach z Izraelem, na Sojuszu, w zależy w sposób szczególny. Armia Polska jest obecna w Iraku. To w to stopniu ze względu na nasze związki z Waszą Państwem. Nasza Armia jest obecna, ale będzie znacznie większej liczbie obecna w Libanie. Z tych samych względów wasze odpowiednie służby współpracują na licznych odcinkach z Waszymi, też ze względu na to, o czym przed chwilą mówiłem. Tak jest i mogę Państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, a w każdym demokratycznym państwie raz jedni wygrywają, a na drodze. Ostatnio wygraliśmy my, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości wygra ktoś inny. Nie chcielibyśmy tego odczuwać. Nie można tego wykluczyć. To polityka wobec Izraela się nie zmieni. Jarek z Tena Kamonu ze Madhyjim. Ponieważ na Murko Niemiec Manhattan, jak na Niemiec Ungaria, jak na Niemiec Polin. אז אין בעיות לנו, אני מבין, שהקיצרונות והקשרים והתנופה מגיע כמעט לכל מקום. וזה באמת מעניין. מעניין מפני שאנחנו ארץ קטנה בסך הכל, וכנראה שקשה לנו מאוד יהיה להיות ארץ תעשייתית. פשוט אין לנו מספיק שוק מקומי גדול בשביל לעשות תעשייה מקומית.